Cześć, jestem Amelka. Ja Olivia. A ja Karolina. Wygrałyśmy zeszłoroczną edycję konkursu Jestem The Best. Teraz zapraszamy Was na podróż po Morzu Bałtyckim. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. O konkursie. Konkurs Jestem The Best organizowany jest od wielu lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest kapitan Krzysztof Grzegorek. Celem projektu jest kształcenie wśród młodzieży cech kreatywnych i przywódczych. Starostwo Powiatu Pabianickiego wraz z Urzędem Miasta Pabianic współorganizują program, fundując uczniom miejsce w załodze do dnia dzisiejszego. Uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych piszą test z geografii Polski i państw Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory, polskiej historii morskiej, a także podstawowego nazewnictwa żeglarskiego i nawigacji morskiej. Źródła do nauki podają nauczyciele. Standardowo z każdej szkoły wyłaniany jest tylko jeden zwycięzca. W tym roku żadna szkoła podstawowa, oprócz szkoły podstawowej nr 17, nie wzięła udziału, więc laureatami ze szkół podstawowych zostały Amelia Jędrczak, Oliwia Siedlecka i Karolina Karbowiak. Po wyłonieniu zwycięzców organizowane zostaje spotkanie z prezydentem miasta Pabianic, podczas którego przyznawane są nagrody oraz następuje podpisanie przez laureatów deklaracji zobowiązującej uczniów do wykonania po odbytym rejsie prezentacji dla swoich szkolnych kolegów. W spotkaniu uczestniczy kapitan Krzysztof Grzegorek, a także dyrektorzy szkół oraz rodzice laureatów. Główną nagrodą jest uczestnictwo w siedmiodniowym rejsie morskim w okresie wakacyjnym. Młodzież staje się częścią 12-osobowej załogi jachtu żaglowego. Przed wypłynięciem uczniowie przechodzą podstawowe szkolenie. Kapitanem rejsu jest kapitan Krzysztof Grzegorek, a pozostałą część załogi stanowią wykwalifikowani żeglarze. Poznajcie naszą zgraną załogę, z którą przeżyliśmy niezapomnianą przygodę. Przebywając ze sobą 24 godziny na dobę, nie było chwili, abyśmy nudzili się w swoim towarzystwie. Załoga damska to Amelia, Maja, Karolina i Oliwia. A ta głowa, którą widzicie z tyłu, to Marek, który zawsze chciał być na każdym zdjęciu. A oto załoga od zadań specjalnych. Witek, Adam, Marek i Damian. Zawsze mogłyśmy liczyć na ich pomocną dłoń. A oto nasi opiekunowie i nauczyciele, dzięki którym zgłębiliśmy tajniki żeglarstwa. Pan kapitan Krzysztof Grzegorek, pierwszy oficer pan Bogdan Ostrowski, drugi oficer pan Rafał Łubis, bosman pan Jacek Danka. A tak prezentujemy się wszyscy razem na naszym jachcie Roztocze. Zbiórka 21 sierpnia po godzinie 23, a odjazd już po północy. W drodze do Kołobrzegu poznaliśmy się trochę lepiej. Dojechaliśmy tam o 7 rano. Choć na początku nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać, trafiłyśmy na wspaniałe towarzystwo. Kiedy zobaczyłyśmy, ile toreb jest w autobusie, myślałyśmy, że my się już tam nie zmieścimy. Poprzednia załoga dopiero się pakowała. Nie spieszyło się im z zejściem na ląd, bo jak miałyśmy się potem same przekonać, chwile spędzone na jachcie są czymś wyjątkowym. Miałyśmy więc czas na zwiedzanie. Idąc do miasta, przyglądałyśmy się licznym jachtom. Jedni wybrali się do miasta, a my poszłyśmy na plażę. Kto by nie chciał zobaczyć latarni morskiej? Nareszcie, jacht był pusty i czekał na nas. Rozglądaliśmy się, poznawaliśmy nowe miejsca oraz słowa, takie jak koje,
kambuz czy kokpit. Przy każdej koi znaleźliśmy specjalną uprząż na wypadek, gdy ktoś podczas brzydkiej pogody zechce wyjść na pokład lub przespać się na nim. Rozpakowaliśmy się i próbowaliśmy poupychać swoje rzeczy, gdzie tylko się da, ale miejsca na nie było bardzo mało. Wreszcie około godziny 20 wypłynęliśmy z Kołobrzegu. Każdy pomagał w miejscu, do którego został przydzielony, czyli na dziobie, rufie lub na śródokręciu. Pierwszy wieczór na jachcie był cudowny. Siedzieliśmy razem na pokładzie, niebo było gwiaździste, a my szukaliśmy gwiazdozbiorów. Tak niesamowite widoki nie zdarzają się codziennie. Kolejne wieczory były równie piękne. Nasz jacht roztocze, którym wypłynęliśmy w rejs, to dwumasztowiec o długości 18 metrów. W środku znajdował się m.in. kokpit, czyli miejsce, gdzie można sprawdzić na przykład, z jaką prędkością wieje wiatr. Przechowuje się w nim również flagi, zwane banderami, które musimy zmienić, kiedy wpływamy do portu innego państwa. Na jachcie nie mogło zabraknąć kampuzu, czyli kuchni. Opiekował się tam nami drugi oficer, Rafał Łubis. Co chwilę przynosił nam jedzenie, grześki, pomarańcze, herbatki. Do posiłków siadaliśmy wszyscy razem przy stole. Nie można było zacząć jeść, dopóki kapitan nie powiedział smacznego. W dodatku, przed każdym posiłkiem opowiadał nam coś ciekawego z różnych dziedzin życia. Każdy z nas przynajmniej raz sterował jachtem. To niezapomniane przeżycie. Często siadaliśmy na pokładzie jachtu i patrzyliśmy, co dzieje się wokoło nas. Pierwszym portem, do którego wpłynęliśmy, było Nexo. Małe, urokliwe miasteczko rybackie położone na wyspie Bornholm. Po zacumowaniu wybraliśmy się na krótki spacer po okolicy. Urzekły nas małe, kolorowe domki, charakterystyczne dla tego miejsca. Praca na jachcie obowiązywała każdego, niezależnie od wieku. Wszyscy mieliśmy swoje zadania, które wypełnialiśmy rzetelnie. Tak jak w drużynie, polegaliśmy na sobie. I wiedzieliśmy, że nikt nie może zawieść. Hej, me Bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo. Szkołeś mi dało twardo. Uczyłoś łodzią pływać, żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Kolejnym portem na wyspie Bornholm, do którego przypłynęliśmy, było Alinge. Ponieważ spędziliśmy tam trochę więcej czasu, mogliśmy dokładniej zwiedzić wyspę i jej atrakcje. Podczas wędrówki doszliśmy do jednego z największych średniowiecznych zamków północnej Europy – Hammerschuss. Ogromne wrażenie wywarły na nas strome ściany klifów, wpadające do błękitnego morza i piękne piaszczyste plaże. Wierząc w przepowiednie, że każdy, kto zbuduje na plaży kamiennego bałwanka,
Powróci tam jeszcze raz? My też zbudowaliśmy swojego. Czy nasz bałwanek nie wygląda imponująco? Oceńcie sami. Ten harmonogram to jeden z najważniejszych dokumentów na jachcie. Dzięki niemu każdy wiedział, o której ma wstać, żeby stawić się na wachtę. A kto ma dyżur w kambuzie? Gotuje i zmywa? Każdego dnia nad dyżurnymi czuwał mistrz kuchni, oficer pan Rafał. Podczas przygotowywania posiłków fantazja nas nie opuszczała. Dania były różnorodne i wymyślne, ale oczywiście smaczne. Nocne wachty nie należały do naszych ulubionych. Było jednak coś, co rekompensowało nam ten trud. Późną nocą piękne, rozgwieżdżone niebo, a nad ranem zapierające dech w piersiach wschody słońca. W ciągu dnia każde miejsce było dobre, aby odespać nieprzespaną noc. Kristiansø to przepiękna, a zarazem bardzo mała wyspa należąca do Danii. Jej powierzchnia wynosi zaledwie 0,22 km kwadratowego. Jest stale zamieszkiwana przez około 100 osób. Została połączona mostem z położonym obok Fredriksø, wyspą wielkości 0,04 km kwadratowego. Po dopłynięciu i zacumowaniu udaliśmy się na kąpielisko, aby popływać trochę w morzu. Woda była wyjątkowo ciepła, chociaż nie wszyscy tak uważali. Skakaliśmy do wody z kładki. Później okazało się, że tuż obok nas pływała foka. Po powrocie z kąpieliska przebraliśmy się w suche ubrania i rozpoczęliśmy zwiedzanie wyspy. Nie była to długa wyprawa ze względu na jej powierzchnię. Po zwiedzeniu wypłynęliśmy w dalszą podróż. Na morzu zjedliśmy kolację, a kapitan tak jak zazwyczaj wygłosił przedposiłkowe przemówienie. Jeszcze przed tą kolacją chcę pogratulować dziewczynom nie tylko odwagi, ale umiejętności pływackich, tańca w wodzie, tak? Nie wiem, czy akurat to był cały serwowany program taneczny, ale jakieś jego elementy były. Także no, szkoda moja, że akurat nie skorzystałaś. Ale fajnie było? Ciepła woda była. Dobrze. Dobrze. Ten też tam, kurczę, robił co mógł. No i widać. Ja nie wiem, o co wam nurkował, tak? Nurkował to chwilę. Ona była zimna. Na termach jest ciepła, tu była zimna. Witek też pływał przecież. Tak. No, Wituś to pięknie pływał. Damian się schował tą kurczę jak najdalej, żeby go nawet nie opuszczało, jak skakali do wody. A wcześniej na basen chodzisz i trenujesz, nie? Żeby wstydu nie przynosić. Nie. No dobrze. To smacznego. Smacznego. Pogoda nie zawsze nas rozpieszczała. Czasami wiatr silnie wiał i fale kołysały jachtem. Zrozumieliśmy wtedy, dlaczego kapitan kazał nam zakładać uprzęże. Thank you.
Kiedy minął wiatr i deszcz i zaświeciło słońce, zobaczyliśmy, jak piękny kolor ma nasz Bałtyk. Nasze humory od razu się poprawiły. Na samym początku naszej wycieczki natrafiliśmy na sporą górę. Wspinaczkę umiliła nam ciekawa fontanna, której centralnym elementem była sporych rozmiarów ryba. Jeszcze chwilka podjazdu i znaleźliśmy się na pierwszej atrakcji miasta, na rynku głównym. W centralnym punkcie tego sporych rozmiarów placu znajduje się pomnik człowieka, od którego Karlskrona wzięła swoją nazwę, czyli Karola XI. Tuż obok znajduje się kościół Fryderyka, kościół Trójcy Świętej, ratusz oraz stara wieża. Rozdzieliliśmy się na dwie grupy, chłopaków i dziewczyny. Zrobiłyśmy małe kółko, idąc w stronę latarni morskiej. Następnie poszłyśmy w górę w stronę sklepów. Nie udało nam się niestety nic kupić. Postanowiłyśmy, że pójdziemy do parku. Po drodze kupiłyśmy sobie jedno z tradycyjnych szwedzkich ciastek. Usiadłyśmy na trawie w parku i odpoczęłyśmy. Po upływie około 20 minut wyruszyłyśmy w dalszą drogę. Szłyśmy brzegiem. Po jakimś czasie wróciłyśmy na pokład. Zaproszono naszą załogę do zwiedzenia pokładu Zawiszy Czarnego, czyli trójmasztowego jachtu. Udaliśmy się tam wieczorem. Jeden z oficerów pokładu opowiedział nam o historii jachtu i oprowadził po pokładzie. Po zjedzeniu kolacji wszyscy udali się do łazienki. Skorzystałyśmy z sauny, a następnie zrobiłyśmy sobie maseczki. Następnego dnia udaliśmy się do Muzeum Morskiego. Wejście do muzeum jest płatne dla osoby dorosłej, a dzieci poniżej 18 roku życia wchodzą za darmo. W środku znajdziemy bogatą kolekcję modeli okrętów, a także różne rodzaje broni. Po wielu godzinach na morzu dopłynęliśmy w końcu do polskiego portu Władysławowo, a tam zafundowaliśmy sobie prawdziwe pyszne polskie gofry. Po nich rozpierała nas energia. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, hej, roluj go, zwiało nam z pokładu skrzynki, taki był polerny sztok. Hej, znowu zmyło coś, tylko w morzu jakiś gość. Hej, polisz góry tam, jaki znowu zmyło tam. Kolejnym przystankiem był Hel, a tam atrakcja w postaci fokarium i pysznych lodów. Dwudziestego sierpnia dopłynęliśmy do Gdańska. Port tam jest bardzo długi i podzielony na części. W niektórych miejscach cumują ogromne statki transportowe, a gdzie indziej mniejsze jachty. Wielkie statki są holowane na swoje miejsca przez mniejsze, w porównaniu do nich malutkie.
Przy wejściu do portu można zobaczyć pomnik obrońców wybrzeża na półwyspie Westerplatte. Po zacumowaniu w porcie mieliśmy dużo pracy. Zbliżał się nasz ostatni wspólny wieczór, wieczór kapitański. To największa kolacja na jachcie. Tak się składa, że kolejnego dnia wypadały urodziny Karoliny. Połączyliśmy więc te dwie okazje. Zabraliśmy Karolinę na spacer po mieście. Robiło się coraz ciemniej i zapalały się światła ozdabiające ulice. Było uroczo. Siedzieliśmy na ławeczkach i rozmawialiśmy, spędzając razem miły wieczór. Zrobiliśmy tort z wafli przekładanych drzemem i rozpuszczoną czekoladą. Ozdobiliśmy go ananasami. Przez cały rejs staraliśmy się nie zjeść wszystkich, żeby zostały właśnie tę okazję. Karolina była zachwycona tortem. W dodatku dostała pluszaka w kształcie żółwia, jej ulubionego zwierzęcia. Po zjedzeniu tortu poszliśmy na spacer. Wróciliśmy około 23, ale na szczęście nikt się nie denerwował. W końcu były wakacje. Wyjeżdżaliśmy dopiero po 14, więc poszliśmy jeszcze pozwiedzać. Zjedliśmy lody i pizzę. Wszędzie, gdzie byśmy nie były, zawsze kupowałyśmy lody. Po 7 dniach przygody nadszedł czas na jej zakończenie. Około południa wyjechaliśmy z Gdańska, aby wrócić do domu. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. W drodze powrotnej cieszyliśmy się każdą chwilą spędzoną razem. Około godziny 23 byliśmy już w Pabianicach. Pożegnaliśmy się ze sobą, każdy wziął swoje torby i rodzice zawieźli nas do domów. Podsumowanie. Podczas tygodniowej przygody udało nam się dopłynąć do każdego portu z początkowego planu rejsu. Uważamy, że była to wspaniała przygoda, która dużo nas nauczyła i którą na zawsze zapamiętamy. Wszystkie chętnie popłynęłybyśmy w taki rejs jeszcze raz. Porady dla siódmoklasistów. Nie bójcie się wziąć udziału w konkursie. To może wnieść do waszego życia tylko wiele dobrego. Dobrze przygotuj się zarówno do konkursu, jak i na sam rejs. Nie bójcie się zadawać pytań, gdy nie jesteście czegoś pewni i proście o pomoc, gdy jej potrzebujecie. Słuchajcie poleceń kapitana i oficerów. Spróbujcie zaprzyjaźnić się z poznaną załogą jachtu. Im lepiej będziecie się dogadywać, tym łatwiej będzie Wam wykonywać zadania, szczególnie jeżeli będziecie razem z kimś w parze na wachcie. To była dla nas przygoda życia, którą każdy powinien przeżyć. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie Jestem the best!